Skabrosu został założony w 2015 roku jako koncept wykorzystujący technologię pozwalającą na przetwarzanie pozostałości poprodukcyjnych z różnych gałęzi przemysłu, przede wszystkim spożywczego, ale także drzewnego, na pełnowartościowe włókna, także pokarmowe, jak też i przemysłowe, których zastosowanie jest bardzo szerokie. Zastosowanie może być także w przemyśle spożywczym, w przemyśle tworzywowym, w przemyśle paszowym. To są takie najbardziej popularne już, które wykorzystujemy, ale też jest przemysł farmaceutyczny, przemysł budowlany, także tych zastosowań jest multum. Opieramy się przede wszystkim o własne rozwiązania wykorzystujące nie tyle technologię samą w sobie, o ile pewne rozwiązania także w zakresie sterowania procesami przemysłowymi, które pozwalają na to, aby uzyskiwać produkty dużo lepszej jakości i dużo lepszej trwałości niż produkty konkurencyjne. Opieramy się przede wszystkim o to, że wykorzystujemy pozostałości poprodukcyjne, co jest plusem w tym zakresie, że nasza rentowność jest wyższa, bo surowiec, który pozyskujemy, jest surowcem stosunkowo tanim. A po drugie, tworzymy produkty, generalnie nowe produkty, których zastosowanie jest nie tylko innowacyjne, ale też wspiera optymalizację kosztów u naszych klientów, dzięki czemu możemy wprowadzać coraz to nowe rozwiązania do tych klientów, co daje im dodatkowe korzyści w stosowaniu naszych wyrobów. Stąd też ta bariera w wprowadzaniu tych produktów nie jest duża, gdyż klient, widząc korzyści, jest bardziej zainteresowany zakupem tego produktu. Wdrażamy nowe rozwiązania, których celem jest personalizacja produktów dla naszych klientów. Chodzi o to, żeby klient miał produkt dostosowany do jego potrzeb, precyzyjnie realizujący zamierzenia i założenia, które stawia przed nami klient. Jest to o tyle istotne, że generalnie nikt tego na rynku nie robi. Sprzedawane produkty są produktami standardowymi, podczas gdy nasze założenie jest takie, że tworząc nowe produkty dla klientów, docieramy bardzo precyzyjnie, realizujemy tą potrzebę klienta, przez co też wiążemy tego klienta na dłużej. Stąd też inwestujemy dosyć mocno w rozwój infrastruktury maszynowej, ale też przede wszystkim w taką nową technologię związaną z czymś, co możemy nazwać sztuczną inteligencją, takim systemem machine learning, który pozwala na to, żeby maszyna sama dostosowywała pewne procesy, optymalizując je według założonych parametrów. Jest to o tyle ważne, że ogranicza to też koszty i zwiększa rentowność naszego przedsięwzięcia, gdyż komputer dużo lepiej jest w stanie tym zarządzać niż człowiek. W obecnym momencie wdrażamy już część z tych rozwiązań, o których przed chwilą powiedziałem. Brakuje jeszcze pewnego elementu związanego właśnie z systemem machine learning, czyli tym oprogramowaniem i sterowaniem całą linią produkcyjną. Na to przede wszystkim potrzebujemy środki. Chcielibyśmy to zakończyć w pierwszym półroczu 2017.